we Afrodyta. Złocisty to był dzień. Błękitne zadumanie objęło cały świat. Na modrym oceanie słoneczny zastał blask. Na ziemi i na niebie cisza zdawała się wsłuchiwać sama w siebie. Omdlewał w okrąg świat od światła i gorąca, różany płonął kwiat. Srebrniała lilia drżąca nad cichą modrą toń. Nieskończonego morza płynęła kwiatów woń, jak lutni dźwięk w przestworza. No to jeszcze raz, powoli i konkretnie. Co widziałeś? Już mówię, panie kierowniku, herbesie kochany. Siedzę sobie. Normalnie pomijam sobie tylko. Zbieram, jak to się mówi, natchnienie do malowania. Podziwiam się piękne okoliczności przyrody, bo tu, panie kierowniku, herbesie kochany, umęczenie wyjdzie i tira. To pięknie jest, panie kierowniku, herbesie złoty. Do rzeczy! Nagle! Jak coś nie wrzaśnie! Jakby komuś, jak to się mówi, jajca upali. I faktycznie, nade mną przelatuje se taka gigantyczna morza. I sru! Wpada do morza. Myślę se, dzień jak co dzień w tej naszej starożytnej Grecji. Ale morze się zaczęło pienić. I jak się nie rozbrudzę nagle? Myślę se, pewnie metan się zebrał wziął pod powierzchnią, ale nie, patrzę, a tu goła baba. Naga kobieta wyszła z morza. Naga kobieta to sobie na mnie za przeproszeniem w domu brudna czeka. A to była, panie kierowniku, hermesie kochany, taka szmura rasa. Oczki piękne, liczko tego, timbały, to jak te jajca co leciały. Dupka jaka krowa. Cudo, panie kierowniku, hermesie kochany. Wychynęła na takiej gigantycznej muszli piana morska tego. Później to już nic nie widziałem, bo jak to się mówi, panie kierowniku, herbesie kochany, musiałem wziąć się w garść. Gdzie poszła? A nie wiem, jak już sobie zwaliłem, to jej nie poszło. Sami poszukam. Jak się nazywasz? Malarz Apelles, panie kierowniku, herbesie kochany. Teraz lecę se namalować to, co widział, bo na pamięciubie to długo nie pojadę. No dobrze, żegnaj. Cóż, nie może być daleko. O! Czuję zapach wonności do ciała. Szelest delikatnej szaty, brzęk złotej korony, perłowego naszyjnika i szmaragdowych kolczyków. O, jesteś pani. Cześć, jestem Hermes, Bóg podróżnych i posłaniec bogów. Jak ci zwać, piękna Ubini? Ale nie jesteś czarna. To Apis, co znaczy piana. Nie jesteś też pijana. Czego ty jesteś boginią, jeśli wolno spytać? Boginią piękna, płodności i kwiatów. Długo tak będziemy gadać? Weź mnie. Oczywiście. Takie otrzymałem rozkaz od Zeusa. Powód zaprzężony w gołębi już czeka. Tu mnie weź wątpię się. Seksualnie. Jakie fajne masz te skrzydełka.
Jesteś boginią godności, tak? No to na bank machnę dzieciaka. A ja nie mogę być ojcem. Mam fatalne geny. Och, co złego może się stać? No, na przykład tę rolę posłańca to za karę. Bo jestem złodziejem. Okradłem wszystkich bogów na Olimpie. Teraz możesz mi skraść cnotę. Lubię wypić, bo by na tego parę innych uzależnień. Istnieje od pół godziny. Kim jestem, by oceniać? No ale dobrze, weźmiesz mnie w powodzie. Chodźmy. A jak będzie dziecko? No to na pewno będzie piękne. Dam jej imię po matce. A jak będzie chłopiec? No to po ojcu. No dobrze. To chyba wyczerpuje temat. Przecież dziecko Hermesa i Afrodyty nie może być jednocześnie i chłopcem, i dziewczynką. Znajdźcie sobie jakiegoś tam niezawisłego sędziego. Hermesie,
który tam jest najbardziej sprawiedliwy i sprawiedliwy. No, są sędziowie dusz z Hadesu, Minos, Ajakos i Radamantys. Chcę żywego sędziego, żywego. Piękno bogiń powinien oceniać ktoś, kto ma jeszcze krążącą krew w członkach. No to który tam jest najbliżej? No, najbliżej to pan jest, pastuszek pod Troi. Zasłynął ze sprawiedliwego osądu na corocznym pokazie bydła. Jak mam o tym przyznać, to niech będzie tak. Lecz od tego A więc czeka nas konkurs piękności. Jaka będzie nagroda? Może to! Ej, z bogini niezgody. No zawsze na postępu, no zawsze. A więc zawalczycie o to złote jabłko. Tylko symbol. Dobra. Mam to w dupie. Żryjcie się jak chcecie. To nie te jałówki. Przepraszam. Witaj, śmiertelniku. Co podkreślam im z powodu. Cześć, przystajniku. Ejka. Masz zaszczyt stanąć przed boginiami Olimpu. Pastuchu, ja jestem Hera, bogini niebios, opiekunka małżeństwa i rodziny. To moja córka Atena, bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny. A tam stoi morska dopodajka. Matko i córko. Hera i Atena. I Afrodyta, nowobogini, piękna płodności i kwiatów. A z morzem dołączy mnie jedynie cichość i wilgoć muszelki. Ja przecież ja tylko bydło oceniam. Helen. I z nią, jako żoną, będziesz miał i armię, i kraj.
Helenę z najpiękniejszą kobietą świata? Przez którą nawet pan Tezeusz próbował porwać? Przez Anna aktualnie 32 narzeczonych też próbują się porwać. Ach, już ja wiem, gdzie bułkę ścisnąć, żylkę. Tak więc mamy zwycięzczynię! Oto wasza żyta! Paris porwał Helenę i uciekł z nią do Troi, zapoczątkowując trwającą 10 lat wojnę trojańską.